to warstwa atmosfery występująca powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi. Jak sama nazwa wskazuje, jest naładowana elektrycznie. Grzejniki jonosferyczne wykorzystują fazową matrycę anten dipolowych do przesyłania energii do jonosfery. Zmienić jonosferę, realizując przy tym różne cele. A w tym powielanie impulsów elektromagnetycznych wybuchów jądrowych, zastępując ILF, ekstremalnie niskie częstotliwości systemów komunikacyjnych łodzi podwodnych, które zapewniają prześwietlanie powierzchni Ziemi w poszukiwaniu ropy, gazu i złóż mineralnych. Umożliwiają też kontrolę pogody. I właśnie na tym chcemy się skupić. Gdyby ta technologia została wykorzystana jako broń, byłby to ilościowy skok w technologii, porównywalny z przejściem od broni konwencjonalnej do jądrowej. Obecnie wiemy o co najmniej jednym nieuczciwym narodzie, który wykorzystuje grzejnik jonosferyczny rząd Tuska. Katastrofalnych zjawisk pogodowych. Szklaska po rębach. Chcemy, żebyście na podstawie naszej wiedzy na temat kontroli